Zapraszam, zapraszam. No raz, dwa. Zobacz, Mateusz śmieci wynosi. To jest piękna, piękna sprawa. Nie widziałem takiego widoku już naprawdę długo. Jaśka, ja jestem osobą, która bardzo często wynosi te śmieci. Kłamie. Takiego widoku to by nigdy nie widział. O, gościu, normalnie. To jest niezły widok. No, dzisiaj zaczynamy dzień dosyć wcześnie, bo słuchajcie, wszyscy wstali o 10 już byli na nogach. To jest niesamowite, naprawdę. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy wysadzali mystery boxy. Każdy z nas będzie miał 3, 2 będzie musiał wysadzić, a jeden będzie dla niego. Mamy przygotowane tutaj właśnie mnóstwo rzeczy dla każdego z domowników. Mike nie bierze udziału, bo już pojechał na Fame MMA. Werka też nie będzie mogła wziąć udziału, bo niestety dzisiaj ma dużo rzeczy swoich. Subskrybujcie kanał, kto jest nowy, klikajcie w czerwony przycisk, będziecie na bieżąco z każdym filmem. No a my pakujemy resztę rzeczy, jedziemy na miejscówkę bezpieczną, bo za domem nie jest zbyt bezpiecznie, bo sąsiedzi krzyczą. I zostawiajcie łapy w górę też, to będzie więcej odcinków z Mystery Boxami. Piotr, uważaj, nie zabij się. Lecimy! Pozdro, subuj, coś tam Mielec, kace Frist, serduszko. Tak się kończy wycieczka do Mielca. Ty jest jakoś zbyt jaka Kasia? Nie wiem. Oby go nie wysadziła. Jest 66% szans na to, że go wysadzi. O kur... Patecki, jeszcze nie zasłużyłeś, żeby brać udział w odcinku domowników, to więc dzisiaj nie bierzesz. Nie biorę? Nie. Nie biorę? Nie, no wiem, że nie biorę. Nie biorę? To sami synoście. Największa liczba boksów? Challenge! O Jezus Maria, szybko! No nie chcemy go wystraszyć, to chyba nie jest film dla niego. Ja też tutaj tak zawędrowałam, wyjątkowo. Wiecie, jak ja się czuję? Jakbyśmy wszyscy przygotowali prezenty, tylko dwa sobie muszą wysadzić. W jednym z boksów, w tym złym powiedzmy, oprócz tego, że jest jakaś kiepska rzecz, dodatkowo mogą być też challenge. Kasia musi być ostatnia. O, dobra. No dobra. To Marta niech zaczyna. Kasia, a ja mogę być pierwszy? Ty proszę, ty nie przeszkadzasz. Ty, koleżko, nie mieszkasz z nami, więc no niestety... Petardy sobie dajemy do środka. Przeplatamy przez tą dziureczkę, która jest tu zrobiona. I Marta ma oczywiście dwie dobre rzeczy, jedną złą. To najpierw zła. Jest ulubiona. Ona zaczyna i zrobi największy rozpierdziel, bo nie ma niczego takiego. Ja się wstydzę tego dotykać palcami. Bardzo się podobał Marcie w sklepie i mówiła, że bardzo chętnie sobie taki... To by było mnie fajnie, jakby się rozwaliło, co? Takie majtki. To już by nic z nich nie zostało, a i tak jest niewiele. Proszę. Marta, twoim zdaniem jest wybrać jeden boks, wysadzić go, później wybrać drugi boks, też go wysadzić, a trzeci zabrać ze sobą do domu. Stresujące. No właśnie. Stresujące? A propos Majka, to Majk jest lamusem i nie dostanie super rzeczy. Ej, a mogę ja być za Majka? A możesz być za Majka. Kupiliśmy. Ej, może być Patecki za Majka. A mamy rzecz dla Majka? No mamy, no. A boksy? No. Mamy. No bo to dzisiaj powiedział, że nie bierze udziału. Serio? Ten ci się nie podoba? Na pewno? Poczekaj, jesteś pewna na 100%? Pierwsza myśl zawsze jest najlepsza. Tak? No. A później który jako drugi wybierasz? A, nie powiem. No dobra. No to odpalaj, zobaczymy co się stanie. Jezu! Pierwszy boks, moi drodzy. Uwaga! Nie podchodź. Dobra, nie podchodź Marta, bo nam się karton popsuł. Czekaj, ja zakryję drugi. Wywaliłaś musztardę. Jest! Nienawidzę musztardę. Ogólnie to po tej musztardzie tak niewiele zostało, szczerze mówiąc. Tylko pudełka, które też są dosyć mocno rozwalone. Jednak te petardy są mocne. Nikt nie został odłamkiem? Nie. Jeść Marta. Marta, nie chcesz spróbować? Tak, bo tu już trochę zostało. Ale no to dobrze, to odrzuciła złą rzecz. Tak, odrzuciłaś złą rzecz, czyli masz tylko dwie dobre. Pytanie, którą wybierzesz? Ja bym wysadziła to. Wysadziła to, tak? Tak, bo to tak wysoko stoi i mi się podoba, a to jest ubrudzone musztardą, więc chyba nie chcę już tego. Mówisz, ale to jest ubrudzone musztardą od środka. Bo to spadło i się ubrudziło. Nie no. A to z zewnątrz, więc, tutaj rzecz możesz mieć ubrudzoną w środku, a tu masz tylko pudełko. Nie no, pierwsza myśl. Na pewno? Przy tym, no dobra. Na pewno masz, Marta, już jedną rzecz dobrą, więc... Tyle dobrze. Ja mam jedną rzecz do kamery ważną powiedzieć. Ja myślę, że... O Jezus! To było szybsze. Jest mi przykro, Marta, jest mi przykro. No. Też mi jest przykro. Marta, podejdź, zobacz sama, co tam było. Co to było? Co to jest? To takie sznurki? Może jeszcze założysz. O nie! Co to jest całkowicie używalne. O nie! O nie! A gdzie jest druga część? Tutaj. O nie! Najgorzej!
Marta, patrzyłam twoje majteczki. Chwila, moment. Oh, no. Nie pierwszy raz, he, he, he. Oh, no. A co tu się zepsuło? Co tu się zepsuło? No jest zwęglone. Aż tutaj tak jest do widzenia. Spalone jest. Ale zwęglone jest. Tym, tutaj, co tu się zepsuło? Co tu się... To jest prawie nowa rzecz. Ja bym założył. Masz. Dobra, paneczki, dla ciebie. Poczekaj, no górę zakładam. A mówiłam ci, że takie ładne w tym no, są. No, kurde. No nie no, majty są jak najbardziej do zrobienia. W sensie nie widzę... Może się zatrzyma. Oho, jest cena. Jest cena. Marta, zobacz, co było w trzecim boksie i on jest dla ciebie. A jest to... Musztarda! Ale... Cukier! Super, będzie to. To jest nasz wewnętrzny mem. Wujaszku, może opowiedz, co chodzi z cukrem. Nie no, Marta po prostu zjada cały cukier, no i tyle. A, jesteś zadowolona? No, trochę tak, ale trochę nie. Nie no, cukier zawsze się przyda, ja akurat używam cukru w bardzo dużych ilościach, więc... Skąże trąba teraz. Tak, Marta, okay. W takim razie teraz twoja kolej. Dobra. O Jezus, ale to jest piękne. Aż szkoda, że petarda się mieści do środka. Zobacz. Czekaj, ale to... Zróbmy tak i jeszcze go... Jezu! A, bo to jest do terrarium. Lego, ale super, ale Lego super. Technik. A ja, co jest złe? Zaraz zobaczysz, coś, czego trąba nienawidzi. Dobra, czyli w jednym boksie jest Lego, a w drugim jest statek dla węża, a w trzecim, jak widać, tu będzie coś dobrego, tu będzie coś niedobrego. Dam coś dobrego. Zapraszam, mam dwie dobre rzeczy, jedna zła. Dobra, ale powiem ci tak, masz tak fajne po prostu tam przedmioty, że nie możesz ich wystawić. Ja wiem, jaka będzie zła. Nigdy na odcinku nie daliście mi pomidorów, więc na pewno są pomidory gdzieś. Trzeba tylko zarobić. A dlaczego, nie? Dlaczego to środkowe akurat? Bo i tak nie wiem, co w nich jest, mam 33% szansy, sobie muszę wziąć jeden. Naprawdę, masz tak fajne rzeczy w środku, tylko wybierzesz dobrą, to będzie już sukces. Bo w ostatnim odcinku ja tylko przypomnę, że ponad połowa osób 5 na 8 osób wybrało złą rzecz, mimo że była tylko jedna z trzech zła. No, więc to jest w ogóle jakiś mega niefart. Dzisiaj już Marta jest wygraną, więc tyle dobrze, teraz trąba. Musisz teraz też podjąć dobrą decyzję. Jednak tą, a nie środek? Jednak nie, no. Serio? No, tak sobie zmieniam zdanie. O kurde, naprawdę? O, leci. Pewnie wybuchną dwie rzeczy dobre. Ale. Nie, no jedną podpaliłem. Ale zaraz będę drugą podpalał, nie? Dwa. Leci! O Jezu! Jak leci! Poleciało. Nie dostałem klop. Nie zostało nic! Nie zostało nic, ale. Co to było w sumie? O, jest! O. Jest! Mamy część! Był to przepiękny, naprawdę mega ładny. Taki statek podwodny, jakby wyciągnięty z dna oceanu dla węża. To, co mówiłeś, że ci się podoba, dla puszka. To sobie kiedyś mówiłeś, że ci się podoba. Jeżeli tyle dla ciebie znaczy puszek. Tak, chciałeś kupić. Jeżeli tyle dla ciebie znaczy. Ej, tam jakaś plansa poleciała. Ej, tyle mi zostało, nie? Tyle mi zostało z tego. Jak frisbee poleciała jakaś część tego. To boksa. No wiem. Destrukcja po prostu tutaj spowodowała, że nie masz. Pamiętam, co to jest, pamiętam. Jakbyśmy w sklepie zoologicznym, to chciałem to kupić. Ale zobacz na filmie, jest przepiękne. No wysadziłeś jedną dobrą rzecz, ale jest jeszcze jedna dobra. Początkowo myślałeś nad środkiem. Czy stajesz przy tej decyzji, czy jednak, Mati, lewa strona, twoja lewa. A tutaj są na przykład jakieś challenge, takie różne rzeczy, tutaj są? Tak, mogą być, no. Tak? I podjął decyzję. Środkowy na początku wziąłem, bo ja go po prostu wybrałem, że go nie, wiesz, nie wysada. No i tyle. Okej. Masz dobry wybór. Dobry, no. 3, 2, 1. Aj, ale głośno. Ale dużo części tutaj mamy. Zobacz, spójrz. O, klaskiego. Czyżby to instrukcja? Drobny mak. Bo to był klocki Lego. Bo klocków już chyba nie znajdziemy. No. Ale za to masz instrukcję. No wiem, że to zbieranie. Także Mati, gratulacje! Boks, tylko czekaj, żeby nie popsuć lądu, włożymy go do środka. Tak, mówiłem, tak. Że dwie dobre rzeczy rozwalę. Mati, gratulacje! Wiedziałem, że są pomidory. Ej, wiedziałem, że są pomidory i wiedziałem, że ten jest zły. To był akurat niezły, że widziałem. Ty w środku był też challenge, że musisz po prostu spróbować jednego. Czy nie było, to... nie było. Był, tylko nie. Zdmuchnęło, wie? Nie było. Nie widziałem. Padecki teraz? No. Padecki? Za Majka. Małe rzeczy. Dla Padeckiego bierzemy różowe pojemniczki. Nie, ja nie chcę babski. Fu. A Padecki jak wygra, to daje Majkowi, czy dla siebie? Dla siebie. Nie ma Majka, więc przyjechał Padecki. Nie, no nie pojechał. Po prostu śpi i powiedział, że... Nie, no zbiera się na PMA. Więc zastąpiliśmy go Padeckim, przejmuje jego nagrody. A dlaczego to jest zabawne? Ponieważ jako złe w tym pudełku jest zniszcz kartę przysługi, więc będzie musiał wkraść się do Majka, wyciągnąć mu kartę i ją zniszczyć. Okej. No to ma to sens. Ej, mocarnie to jest. Dobra, czyli to jest jako dobra rzecz.
i myszka. Wszako zaczyna myszka Razera. Dawaj, dawaj, tu Krzychu do środka się musi zmieścić. Aha. Tu zrobimy miejsce. Dawaj ją tam. Da radę. I trzecia rzecz, tak? Czy będzie w tym miejscu? I dawaj Krzychu. Koda, że nie ma Majka i że on... Majk na pewno by to wybrał, on, na pewno. No, i że on sam tego nie trafi. Przecież on by się tutaj popłakał, nie? To jest jedna jego karta przetargowa w dzisiejszych czasach. Karta przetargowa. Panecki, masz naprawdę fajne rzeczy w środku. Serio? Tak, nie ma... Serio? No, kto ma zapalniczkę? Ja mam! Dobra, czyli mam dwie dobre, jedna pewnie jest lepsza niż ta druga lepsza. Dobra? Niekoniecznie, ja miałem na przykład porównywalnie. Nie, porównywalnie. Są porównywalne bardzo. Ty musisz wyzywać zło. Musisz, tutaj musisz. Ty musisz złą wyrwać. Bo dla mnie zła będzie nagrodą? Tak, dla ciebie zła, dla ciebie będzie nagrodą. I dla nas. Po prostu chcę... A? Ja chcę zobaczyć, jak wybierasz tą złą. Chcę to po prostu widzieć. Podpalaj, Panecki, podpalaj! Ten wolny, ten akurat wolny, tamten jest szybki. Czekaj, Panecki! Zbieramy cię, Kuba. Dawaj, Kuba! Dobra, to jest znak, teraz musisz wysadzić tamten, jak się tamten nie odpadnie. Nie. Dobra, ja uciekam! Ej, za każdym razem jesteście coraz dalej, co? Na początku byliśmy tu, bo patrzyłem, później byliśmy tu, a teraz jesteś tam. Co jest? Nie podchodźcie, nie podchodźcie. Nie. Ja chcę zobaczyć, co z tego zostało. Koniecznie. Została naklejka, nie? Ale śmierdzi. O, patrz! Kabel jest! Ej, myślę, że jeszcze by zadziałało. Kabel by zadziałał. Wygrałeś myszkę. Poczekaj! To jeszcze jest działające. Poraziło mnie prądem. Pudełku numer jeden. Była myszka, czyli ta dobra rzecz. Więc jesteś coraz bliżej tej złej, bo 50% szans teraz na twoim koniec. Ajajaj. Nówka sztuka. Była. No była, teraz już jest trochę używana. Aj, dobrze, zastanów. Poproszę. Żart! Żart. Dobra. Idę za głosem serca. Mam szczęście i tutaj będzie 100%, że będzie dobre? Nie powiem ci, że zrobiłeś najlepiej jak mogłeś. Tak, wybrałeś perfekcyjnie. Jakbyśmy my wybierali pod film, też byśmy tak wybrali. Tak, no. O nie, to znaczy, że coś jest źle. Nie, wszystko jest w porządku. Nie, wszystko jest w porządku. No. Ja, super. Jacek chyba najbardziej cieszymy. Satysfakcja, tak. Ja też, satysfakcja jest tak wielka, że szok. Dopiero ja będzie. Tak, chłopie, no. Jest. Uwaga, leci! Dobra, tutaj Patecki było. Nie wygrałeś pucharu. Tu był puchar, a i w ogóle przeżył ten puchar. Nic mu się nie stało. Tu trzeba było dać. Tu była petarda, nic tu mu się nie stało. Dać go. Ale to dobra wróżba. Tak. Okej, okay, dobra wróżba na walkę Minimajka, że puchar przetrwał. Patecki, proszę! Więc jak się domyślasz, to jest ta zła rzecz. Patecki wyglądał na tak. Pudełko w pudełku. Otwórz sobie więc pudełko. Teraz masz drugie pudełko. A tam będzie ta petarda jako to. Tak. Just weź, otwórz i przeczytaj na głos. Myślę, że będziemy się zaraz, nie wiem, golić na łyso. Siadaj na krześle i golimy się na łyso. Nie, żartuję. Niszczysz kartę przysługi. No to dobra, no to chyba muszę zniszczyć kartę przysługi Minimajka, tak? Michael, przepraszam, ja naprawdę nie chciałem. Naprawdę nie chciałem, tak wyszło. Jakby Mike to wylosował, to byłoby jeszcze fajniej, by musiał sam zniszczyć. To jest najgorsze, bo ja tutaj w ogóle przyszedłem, tak wiesz, no, żeby się pobawić, pośmiać z kolegami. Nie przyszedł Minimajka. I jak gdyby chłopaki zaproponowali, ja zaproponowałem, bo myślałem, że coś wygram, że zagram za Minimajka. I wylosowałem mu najgorzej. Wylosowałem mu najgorzej. Wiesz, że się lubimy, nie? Ja nie. Dobra, nie, chodź, może... Jest taka sprawa, bo ciebie nie było dzisiaj, nie? Ja otwierałem za ciebie Mystery Boxy. Ale co w nim było? I otworzyłem jeden zły. Pamiętasz, że jesteśmy dobrymi kumplami, nie? No. Pamiętasz, co się działo w hotelu? Pamiętasz ten... Dobra, co zrobiłeś? Chciałem dla ciebie dobrze. Gdybym wygrał, to bym wygrał dla ciebie na przykład myszkę. I ja bym ci ją oddał, bo to był twój box. Ale no niestety wylosowałem taką rzecz, że tracisz swoją kartę przysługi. Nie, to nie może być tak. Bo ja nie uczestniczyłem w tym. Ja uważam... Fales masz lipę. Powinieneś mu wziąć i po prostu ją zniszczyć. Nie mogę, w sensie naprawdę, mi jest tak przykro. No masz taki challenge. Na poszukiwanie do pokoju Majka musisz iść, nie masz wyboru. Jaki Patecki jest smutny. No kurde, w sensie... Według mnie ta karta przysługi, ona jest bardzo cenna. No nie chcę mu też brać szufladzie, jeżeli nie no ma... No nie masz wyboru! Jeżeli nie ma tutaj, to nie ma w ogóle. Dobra, tutaj ma jakieś umowy czy coś. To w tym odcinku nie zobaczycie, jak Patecki niszczy Majkowi kartę przysługi, ale musi to zrobić, więc tak czy siak musi to zrobić po prostu kiedyś. Jezus, ale naprawdę źle mi jest z tym, naprawdę tam sobie żartowałem, że haha, śmiesznie, ale ta karta przysługi jest... Jest jednak value w tym domu. A ja tak czytam, ja już myślałem, że będzie, nie wiem, z gór brwi, coś. Dobra, tam, nie teraz wiem, ja mamy. Teraz ja. Rozkładamy dokładnie tak samo, jak miał Patecki. Więc skoro to było dobre, to było dobre, a tu było złe. No
tutaj jest challenge. Tutaj jest challenge. Tu jest ta mniejsza nagroda. Kurde, to tyle kosztowało? Ciężkie życie. I tu jest najlepsze, co tylko może być, czyli przedpremierowy case. A ja już go widziałem właśnie, bo Bartosz. Wow. Ale nie na tym telefonie. Patrz, jaki to jest. No dobra, w ogóle nie wiem, co tam może być, serio, totalnie nie mam pojęcia. Nie wiesz? A podpalasz dwie naraz, czy jesteś sieniasz? Dwie naraz, no. Po prostu odpalę dwa z brzegu chyba. Ej. Jesteś pewny? Tak zrobię. Ale jesteś pewny? I got 99 problems, but a box ain't one. Dobra. Lecimy, dwa z brzegu, tak jak mówię. Ciekaw jestem, czy wybrałem coś dobrego, czy nie. Karol, no. Tak średnio powiedziałem. Cześć, jak usłyszałem, Jacka, że dwa z brzegu, to sobie pomyślałem, ale fajnie. Leci! Wow! O kurde, ej, w ogóle... Ej, co tak mocno walnęło? Ej, jeszcze drugi. Materiały wow! O nie! Ej, nic się nie stało! Mogliśmy to, mogliście otworzyć. Dobra! Box, przewrócił box i wpadła petarda. Wygrałem? Nie. Perfumy! Nie, no nie wygrałem. Przegrałeś. Ale nic, nic. A co było w pierwszym? Case ekipy. I case na twojego na twój telefon. O nie! O, jest. O nie! Już za dużo z niego nie zostało. O nie! Ale to jest akurat jakiś zwykły. To jest tamten, no. Fatalnie. Nie no, wybrałem fatalnie, czyli mam złą rzecz, tak? No. Tak. Oho! Mamy tutaj jakąś kartkę, więc będzie chyba challenge. Przetrwało! Przetrwał! Ekipa to nosi pewnie. Przetrwał! Co? Ja. Ale już go nie mogę użyć. No nie możesz. Możemy go komuś tromba. Dać. Naprawdę? Oto jest różnica między zwykłym case'em. Różnica, no. Case kupiony. A ten był w pudełku. Profesjonalny, porządny, ochroni twój telefon nawet przed wybuchami petard. Co to za cele? Uwaga! Dajesz 200 zł innemu uczestnikowi. O nie! Ale przypał. Podniosę rękę, że nie... O nie, wiesz. O nie, ale głupi cel. To jest najgorsze, jak muszę wybrać spośród 8 osób, komu dać 200 zł. Ale dam paniom po stówce. Mogę, czy mogę, muszę jednym? Możesz, możesz. No to... Dobra, mogę coś. Dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze, w takim razie teraz niech będzie mikser. Żałuję swojej decyzji, miałem naprawdę fajne rzeczy. Ten kejsik, no ale nie mogę już ich użyć, nie? Takie są zasady. Ty możesz wziąć jak chcesz ty, ale no ja nie wezmę. Mikser jako tą złą, to powinien dostać zmiotkę. Ej, no stary, a co Janek wiem, wiesz, ale po co mu zmiotka, ja takiej nie użyję. Janek... Najlepsze jest to, że dla miksera mamy jeden challenge, czyli wskocz do basenu. Musi być, póki jeszcze jest zimno i w ogóle. Drugie to jest, że dostaję stówę. No. I nie wiem, która jest która. To sobie też nie będziemy wiedzieć. Co otworzy? I słuchawki, bo podkłada Marcie. A co to? Czemu ja mam to trzymać? Po to podpalamy. To jest właśnie ta jedna niefajna rzecz, że no jego właśnie... dziewczynie wysadzają rękę, nie? No. czwarty bok! Chodź, mikser! No, ale uwaga, nie wiemy, gdzie jest zła. Nie, my nie wiemy, gdzie jest zła. To też jest ciekawe. Możliwe, że masz trzy dobre po prostu. To mi wygląda na środek, tak. Muszę podpalić środek, bo ten jest taki wygięty, więc trzeba się go pozbyć. Dawaj dwie na raz podpalić. Wszystkie to wygięte w sumie. Dawaj, drugą. A, tu prawo. Za brzydzyk, nie? Wy! Wyciąg to, jest mały to... Aha. O, jeden poszedł. Wow! Ale urwał. Drugi idzie. Aaaa! Tam poszedł! Jaj! Masz mikser. Oponę dostałeś. Oponę, no, od tira. Oponę na ucho. Uchyla muzyka? Tu masz drugą. Nie, bezprzewodowe takie, że jedna tutaj, druga tutaj. Ma ktoś kabel? Nie wiemy, co jest w trzecim boksie, bo w jednym był challenge, a w drugim było coś dobrego, ale nie wiemy, które jest które, więc wyciągnij, zobacz sam. Ej, jak tu będzie zła rzecz, to prawie wszyscy trafiają tą rzecz. Po raz kolejny. O, kabel! Dobra, czy challenge? Uwaga! Skakuję z basenu! Ale nie, jak wrócisz do domu, nie? Tak, od razu jak wracam do domu, musisz skoczyć mi szereg. Młody, dasz radę! Dasz radę! Wleciąć pucharem do domu! Dasz radę! A za ten czas mikser zapraszam do wykonania challenge'u swojego. O, wakacyjny chłopak. Widzicie, myślę, że koło 15 stopni. O kurwa! Proszę? Nie uwierzysz. Zaraz niech mi chce. Zapalnie wód. Ale jaka zimna, jaka. No to ekstra. W takim razie pora na naszego wujaczka. Przez złym wyborze nic nie zostaje z rzeczy. No. Te petardy są mocne. Jeden z challenge, który mówi, że w środku jest cebula oraz sos tabasco i ma to zjeść. Przynajmniej gryza. Cebulę polaną sosem tabasco. To jest zły. No. Dobry to jest taka etakietę na laptopka.
nowego, bo ma nowego laptopka, więc to będzie tak, super. Tak, a wujaszek nie ma żadnego. A trzecia rzecz, i tutaj mamy KSafe Card na kwotę 100 zł. On gra w jakąś grę taką. I tam w Lola, te takie, no, jak to się nazywa? I tam są jakieś rzeczy, że można... Skiny, już wydał tutaj pieniądze, więc no, na pewno będzie. I tutaj jest KSafe Card na 100, więc lecimy. Marta trafia dobrze, ale i tak trafia tą tak jakby... Gorszą rzecz dobrą i tak to trafiają złą. No na razie znowu trafiamy najgorsze rzeczy, nie wiem jak to jest. Pace of card, tutaj jest zjedzenie cebuli z Tabasco, a tutaj jest torba. Wujaszek, dawaj! Powiem ci tak, nie chcesz wybrać tej złej. Rozumiem. No, naprawdę, nie chcesz jej wybrać. Co odpalasz, Wujaszek? Jesteś pewien? Tak. Nie, Wujaszek, to zła decyzja. No, serio. Oj, fatalnie. O, teraz! Nie. Jak się podoba? I druga jeszcze. Jeszcze nie. O Jezus! Ale dupło. Co to było? Ale śmierdzi. O fuj! Zjadasz zawartość pudełka smacznego. A wiesz co było? A była tam cebula i tabasco. Trzeba było podać cebulę tabasco. I ją zjeść, no. No właśnie tabasco śmierdzi. Kurde, zjadłbym. Także Wujaszek, masz dobrą rzecz. Ale ekstra. A śmierdzi ten tabasco. Zobacz, co a co było w tym boksie? Na laptopa. Ale dziurka się zrobiła. KSafe Card o wartości 100 beczki. Na lepszego. Na tego. Na skiny. Tak. Na TFT. Na TFT, no. To nie to. Jezu, Krzychu! A bo może zostawię go w domu? Dobra, zostawię w domu w takim wypadku. Ja. W takim wypadku zostawię w domu. Dobra, no to Wujaszek, gratulacje. Dzięki. Przejdę, dobra rzecz. W takim razie pora na ciebie, Krzychu, skoro zapomniałeś, to teraz tobie coś wysadzimy. Trzy puste pudełka mu dajmy gnojowi. Co tam mamy dla podsiwego Krzycha? Mamy tak, w jednym jest naprawa tego auta, czyli lakierowanie klapy, a w drugim jest, że ktoś z nas się będzie mógł nim przejechać. Jako kierowca. Nikt nie jechał, no. Nikt. I powerbank, bo Krzychu ostatnio sobie kupił taki, że mu się rozładowuje szybciej niż ładuje. No a jak nie wiecie o co chodzi, to Krzychu sobie rozwalił klapę wjeżdżając w drzewo u nas na parkingu. Myślałem nad tym, które podpalić pudełka, przypadkiem całkowicie przypadkowo znalazłem PlayStation Card. Tylko trochę go smiałem, bo myślałem, że to zwykły paragon. No i trochę! Krzychu, jesteś najgorszy! Wujaszek, proszę! PlayStation Card dla ciebie, pięknie on wygląda! Proszę! To jest design, ja mam ci uwierzyć, że to jest PlaySafe Card, tak? Dążyć cokolwiek. Co tam, Krzychu, co byś wybrał? To ja podpalę ten i ten, bo mają najdłuższe ląty. Najpierw ten. O kurwa! Ale stanął. Tu się stresuje. Jest, mamy to. Poszło! I drugi! No, nic z nich nie zostało, z tych boksów, ani z rzeczy, które były w środku. Może znajdziemy szczątki, bo tu jedna rzecz była... Szczątki koperty, patrz, tu jest chyba... To, co proszę, Krzychu, tego miał nie będziesz. Co to jest? Tego... Firebanka nie będę miał. Tego nie będziesz miał, tak. Firebanka nie będę miał. Jezu, ale farta masz. I to była też ta zła rzecz, tak? Co tu było? Oprowadzić. Nie mogę przejechać twoim autem, więc to jest ta dobra rzecz, tylko nie popsuj lądu. A jeszcze masz powerbanka. O, ty może jeszcze będzie działał. Co masz, Krzychu? Nakierowali klapy auta. Doskonałe. Akurat tak się składa, że mam w domu taką klapę, którą trzeba polakierować. No i fajnie. Dobrze trafiłeś, dobrze wygrałeś. O, Wujaszku! Nie, dzięki, zatrzymaj sobie. Pora na Kasię. Kasiu, musisz zamknąć też uszy swoje, jak będziemy rozmawiali, żebyś na pewno nic nie usłyszała, dobra? Nie wrzucajcie nam świnki morskie. Jezu. Dobra, nie wrzucimy. Ja sobie pomyślałam, co może być dobre dla mnie? Ostatnio mam zajawę na świnki morskie i potem sobie pomyślałam, Boże, jakbym miała wybuch na świnkę morską, nie. Teraz bardzo bym chciał, żeby Kasia wybrała dobrze, naprawdę. Bo wy nie wiecie, co jest w jednym boksie, a w jednym boksie jest mój iPhone, który w dodatku działa. O ja. Czekaj, włączy się. O, włącza się. iPhone XS. Ej, jak to się rozwali, to będzie przypał. Patrz, no będzie. Patrz, on stary, wszystko jest z nim git. I popatrz, mamy takiego słodkiego misia. To jest w drugim boksie. Ale super, nie? Nawet jestem ja na tapecie jeszcze z Berką. Jak ja bym wygrał misia i się dowiedział, że przegrałem iPhone'a, to się zadupcy. O, to chyba lubi. Dobra. Kojarzę, że to lubi jeść. Na pewno. O nie, jestem wszędzie zalogowany. Więc jak go wysadzimy, no to już nie będę musiał go czyścić. Naprawdę trochę szkoda, nie? Nie. On jeszcze, patrz, on nie chce spać. On nie chce tutaj, on się ślizga, on nie chce tu być. Kurde, to jest ciężkie, bo... Musimy tak zrobić. I tak nic z niego nie zostanie. Taki piękny. Uwaga, jeszcze włączę na koniec. Jest. Ej, włącz nagrywanie może. Jakby przed zobacz. Nie przetrwa, nie ma... Kasia, możesz już... A ona nie słyszy teraz nic. Kasia!
Tak. Chodź. Wszyscy są przerażeni. Nikt nic nie mówi. Wszyscy jesteśmy na bardziej przerażeni od ciebie, Kasia. Pamiętasz, jak mówiłam, że nie chciałabym być na twoim miejscu? Stary, bym nie chciała. Co byś wysadziła, Kasia? To, co ma dłuższe na pewno. Czyli te. Tak? No. To dawaj. No to lecę. Dwa na raz? No, spróbuję. Jeszcze raz będziesz musiała poprawić? O nie. To może jednak inny, co? Nie. Nie, no może inny, jak ten się nie pali. Nie. Dawaj tamten drugi szybko. O nie! Spokojnie jeszcze. Dobra, git. Wow. Ciekawe. O no nie, Kasia. Będziesz w ciężkim soku. Stajmy dalej, Masz, serio. No. Ja już bym na twoim miejscu uciekał. Ja chyba wiem, co tam będzie. O Jezus, co? Co będzie? Nie, ja nic nie mówię. No powiedz tak, nie. No powiedz, co to ma znaczyć, że chyba wiem, co tam będzie i nie mówisz, co no, nie można jest. Tak. Nie. Jak zobaczysz, co jest w lewym, to oszalejesz. No. No. Będzie ci tak przykro. Ja bym tego prawego chyba nie chciał, wiesz? O, jest. Śliwak! Czekaj, to się o Jezu! Jak o nie! Wysadziłeś Kasia Misia! Zanim biedny Miś! Tutaj był Miś, a tam był challenge, że wygrywasz 5 stów. Nie chcę mówić, co jest z tym złym. No! O nie! Zostawiam sobie złe! No zjadaj to. Ja bym tego nie chciał, nie chciałbym tego dostać. To, co jest w tym boxie, jest twoje, no. Tak. Ale nie. Ja się chamsy, panowie, serio, to jest taka przesada. No. To jest przesada. Jezus! Ale kto mówię, serio. Dawaj, ja tak szybko. Telefon? Jaki? Czaj, że mogłaś wysadzić iPhone'a? Mogłaś wysadzić iPhone'a! Co? I nie wysadziłaś! Działa, patrz! To jest ten mój, także wygrałaś iPhone'a. O nie, znowu się popłakała! Miałaś odkupić, ale stwierdziliśmy z wujaszkiem, nie no, robimy to, robimy, musimy. Trudno, jak wysadzisz to trudno, ale jak wygrasz to będzie po prostu najlepiej. Nie, ale mi kupię, że się popłakała. Ale słodziak. No fajnie. Gratulacje, fajnie. Ale dlatego byłaś na końcu, bo... Tak się stresowałem, że go wysadzisz. Karolowi, pamiętaj, że Patecki ci życzył, żebyś zmieniła boksa, nie? Nie. Nawet nie wiesz, jak się stresowaliśmy, że go wysadzisz. Po prostu nic by z niego nie zostało, nic. Ja już mówię, że byłem pewny, że ona wysadzi te dwa. W sensie byłem pewny. Ja się bałem, że ten poleci. A w tamtym tak naprawdę były ślimaki i właśnie trafiły gdzieś do swojego naturalnego środowiska. Dobra. Peksalalo! Ale czekajcie, ale co było w tamtym? Ślimaki. Takie do jedzenia. Właśnie trafiły do swojego naturalnego środowiska. Porównując do mojego telefonu. Na którego to jest. I masz piękną tapetę mnie, Iwę. No, dziękuję. Nie możesz jej zmienić challenge. Dziękuję. Gratulacje. Więc moi drodzy, subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk, będzie więcej odcinków z boksami. Ile było zwycięzców, a ile przegranych? Ja wygrałem, ja w sumie ale też. Nie wiem co, bo nie widzę, bo pamiętam to bardzo. Nie przegrał. Krzychu bardzo grubo ja wygrał, też. Nie? Ja się cieszę jako najlepszy zwycięzca. No. Ty wygrałeś za nas wszystkich. Ty przegrałeś? Ja mam pomidorki, no przegrałem. Przegrałeś. Też przegrałem, nie? No. Połowa osób wybrała źle. To jest ciekawe, bo jednak mimo wszystko 33% szans tylko na to mieliśmy, więc... Boksy nas chyba nie lubią, ale przynajmniej Kasia wygrała fajnie i tą najlepszą rzecz byłoby przykro, jakby ją rozwaliła. Jakby to poleciało! Dużo łap w górę! No Jezu, ale mi było przykro, my właśnie mówiliśmy, strasznie. Jak ty szłaś, że nie chcemy być na twoim miejscu, jak no. To wysadzisz, nie? No. Gratulacje Kasia jeszcze raz. Dziękuję. Widzimy się już jutro, zostawiajcie łapy w górę, będzie więcej odcinków z boksami i subskrybujcie kanał. Na razie, do jutra. Eluwa! No.